Dużo się mówi w dzisiejszych czasach o work-life balance, o tym, żeby nie zabierać pracy do domu. No w przypadku tej pary nie jest to niestety możliwe, ponieważ są razem nie tylko w życiu, ale również w swoich obowiązkach zawodowych. Chociaż zawahałem się przy słowie obowiązki, bo to, co robią, to chyba sama radość, przyjemność i pasja. A mowa dzisiaj o Izie Kunie i Marku Modzelewskim, którzy są na naszych kanapach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie rzeczy, nie, więcej rzeczy was teraz połączyło ostatnimi czasy. Teściowie? Tak. W sensie film. Tak, tak. W sensie film. Dwójka i jedynka. Tak. Klara? Tak. Koronacja? Tak. Spektakl tym razem. Ale to już dawno. To już dawno, ale już dawno to był jeden, a teraz jest drugi. Więc moje pytanie jest, czy bez przerwy rozmawiacie o pracy w domu? Chyba nie. Często siadamy rano, bo taki mamy rytuał. Robimy sobie kawę, głównie obgadujemy znajomych i przyjaciół, kto z kim, jakieś nowe ciekawostki. No podrzućcie coś, jakieś ploteczki. No właśnie, nic się nie dzieje nowego, nic się nie dzieje. W związku z tym przechodzicie do rozmowy o pracy. W związku z tym czasami zdarza się, że, no, że siłą rzeczy rozmawiamy o tym, co nas czeka, o tym, co robimy. Ale to są takie rzeczy, wiesz, planujemy dzień na przykład. Marek tego nie cierpi, ponieważ ja muszę wiedzieć, co on będzie robił. Ale w takim sensie, no, jakby ogólnym, nie? I jak i on zawsze wtedy mówi mi, że będzie to czy to, ja by to może byś zrobił to, on mówi, ale nie zdążę i nie zdążę i tyle. No, ale macie wspólne projekty. Praca nad scenariuszem jest tylko sprawą Marka. Czy ty tam swój piękny nos też wkładasz? Najdłuższy nos kinematografii, jak twierdzi Marek. Największy nos kinematografii. Wiesz co, w pewnym momencie tak, bo zawsze pierwszą osobą, której daję tak? do przeczytania swoje teksty, czy to teatralne, czy to film, czy to serial, jest Iza. I w tej chwili jest trochę spokojniej, ale na początku naszego związku to się mocno kotłowało, ale w tej chwili to jest znacznie spokojniej. Iza ma zwykle bardzo trafne uwagi do tego, co pisze, zwłaszcza jeżeli sama ma w tym zagrać. I zwykle z tych uwag korzystam. Jak korzystam, to zwykle jestem zadowolony. Będziecie teraz tworzyć kolejną rzecz wspólnie, czy już stworzyliście, bo nie wiem, na jakim etapie jest teraz ten projekt, czyli Klara. To jest, z tego co pamiętam, 22 marca na playerze będzie premiera. To jest opowieść o kim? Dla tych, którzy nie znają książki. Przepraszam, bo zacząłem chrypieć z emocji. To jest opowieść o kobiecie, która jest uwikłana w romans z żonatym mężczyzną. Związek toksyczny ze swoją matką, ze swoimi przyjaciółmi. Która bardzo tak natarczywie chce żyć i chce bywać szczęśliwa i bywa, ale tyleż samo cierpi, co bywa szczęśliwa, ale która chce jednak to życie jeszcze jakoś przeżyć, nie chcę powiedzieć godnie, ale fajnie. O. Nie chce się poddać w poszukiwaniu swojego prywatnego szczęścia. Nie chce. Nie, nie poddaje się. Być martwa za życia. Nie, nie chce już umierać w drugiej połowie swojego życia, zwłaszcza, że większą połowę ma za sobą. Ale zapytałem cię też o to, między innymi dlatego, że goszcząc w tym studiu wielokrotnie aktorki różnych pokoleń, często słyszeliśmy, że dla kobiet dojrzałych, a dojrzała w definicji naszego świata pędzonego obsesją młodości to 40+, nie ma w Polsce pracy, nie ma dobrych ról, nie mają te dziewczyny co grać. Zgadzasz się z tym? Z tą Wzięłaś sobie do domu scenarzystę i masz taką szansę. To po pierwsze, że oczywiście on ciągnie, jak Marek twierdzi, ciągnę cię za sobą. Ja, a jego, on mnie. Ale wiesz co, jestem nietypowym przykładem, ponieważ ja mając 20 i 30 lat nie miałam pracy w swoim zawodzie i bardzo usilnie biegałam na castingi, których nie wygrywałam, więc zaczęłam parać się innymi zawodami i inną pracą, żeby przeżyć, żeby godnie żyć i żeby mieć komfortowe życie, bo takie lubię. W związku z tym ja mam 50+ teraz, w tym roku kończę 54 i teraz mam rzeczywiście taki okres, w którym spełniam swoje marzenia. Moim marzeniem jest granie i to jest moja największa pasja, największa miłość. Pisanie, reżyserowanie i mam wrażenie, że obym tylko była zdrowa, to jakoś jeszcze to pociągnę i no i oczywiście Modzelewski. Żeby też był zdrowy. Nie odejdzie. Ale poczekaj, któregoś poranka. Jeśli on jest lekarzem, to zdrowie w waszym domu powinno być numerem jeden, ale albo dwa co najmniej. Nie, jakby nie jest natarczywy, jeżeli chodzi o bycie lekarzem. Nie narzuca się ze swoją wiedzą. A jakiej specjalności jesteś lekarzem? Radiologia i diagnostyka obrazowa. A co sprawiło, że postanowiłeś zająć się też sztuką? No bo to wynikło
Inaczej zapytam. Czy zawsze chciałeś być scenarzystą, a rodzice chcieli, żebyś był radiologiem? Wiesz co, ja zanim zostałem lekarzem, to właściwie już pisałem. Pisałem od liceum. To były na początku takie małe formy często kabaretowe, które potem z czasem rozrastały się i gdzieś w którymś momencie postanowiłem, że teatr to będzie taka moja miłość. To po co ta radiologia? Bałeś się, że z tego się nie utrzymasz, z bycia artystą? Wiesz co, ja pochodzę z rodziny, w której mama była lekarzem. Nie mam wrażenia, że jakoś szczególnie mnie przymuszano do tego, żeby zdawać na medycynę, ale to jakby jakoś w naturalny sposób, nie wiem, na wszystkich imprezach byli lekarze, wszystkie żarty, wszystkie historie, no to właściwie pomyślałem sobie, że nic innego nie mogę zrobić, tylko być lekarzem. Z perspektywy czasu dzisiaj uważam, że to był świetny wybór, dlatego że mogę pisać to, co chcę, ponieważ mój zawód wyuczony daje mi jakieś to jest taki rodzaj rzemiosła, fachu, no jak kowal potrafi kuć. Prześwietlił mnie i tak się skończyło. Tak się skończyło, napisał kilka scenariuszy. Więc z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło. Interesuje mnie wasza rozdzielność, przepraszam. Bo żyjecie... Majątkowa. Nie, w grzechu państwo żyją, tu nie ma żadnej rozdzielności, ale rozdzielność takich upodobań. Żyjecie razem wspólnie, jak podkreślacie, blisko, a jednocześnie każdy jest trochę inny, ma swój świat. I tę wolność własną bardzo szanujecie. Tak, chodzimy osobno do kina. Wczoraj byliśmy osobno. Zapraszałam go o 15, żeby poszedł ze mną przed spektaklem. Powiedział, że woli wieczór. Nie miał ochoty. Czasem. Dzisiaj też ja idę sama. Ja mam swoich znajomych. Oczywiście bywa, że mamy wspólnych, ale generalnie... Marek na starość stronie od ludzi. Proszę cię, to jest okaz młodzieńca. Rozmawialiśmy o tym. Ale wiesz co, ja się taki bardziej osobny staję. Wyostrzają się jednego pewne negatywne cechy, które oczywiście akceptuję i na razie jeszcze akceptuję. Ale w związku z tym Marek ma swój świat, a ja mam swój. Czy nie chodzimy sobie. Może to za dużo powiedziane, ale rzeczywiście lubię swój świat, lubię siebie. Jest odludkiem. Na starość. A może pisać potrzebujesz tej samotności, żeby pisać? Wiesz co, ja myślę, że to trochę tak jest, że żeby pisać, to, no, to zawsze trochę w tym swoim świecie trzeba się zamknąć. Ja myślę, że też komedia, a zwykle to, co piszę, staram się, żeby było zabawne, też wbrew pozorom potrzebuje skupienia, wyciszenia i przyglądania się wnikliwie sobie, ludziom. Strasznie jest mądre. Czyli mówiąc inaczej, tak nie wyciągniesz do imprezy. Zapisałem na sobie. Na imprezę właśnie go nie wyciągam. A czy wyciągam, ale on jest też rzadko chodzimy, kiedyś częściej. Zauważyłem też, że jest wcieleniem spokoju, bo kiedy poza anteną oświadczyłem ci się spontanicznie, on nawet nie mrugnął okiem. Z ulgą, po prostu przyjąłem to z ulgą. Ale ja za to przyjęłam to wielce zadowolona, więc jakby na to nie zwróciłeś Państwa, w ogóle uwagi. Także Marku, tak się ten program zakończy. Jesteśmy razem. Lubimy się, oczywiście. Tak. My zapraszamy szalonych Państwa na premierę, na playerze Klary. Na to czekaliśmy. I bardzo się cieszymy, że wreszcie ta premiera nastąpi. Mamy nadzieję, że, jak mówił klasyk, będą Państwo zadowoleni. Mamy nadzieję. Gorąco wszystkiego zapraszam. Dobrego Wam życzymy. Wszystkiego a my przybijamy dobrego. Wam do Waszych paszportów Dzień Dobrowych pieczątki pod tytułem Fajni ludzie z nich. Fajna para. Akceptujemy. Możecie wracać częściej. A my teraz, Panie Marcinie, a my teraz inną jako parę fajna para pokażemy. Tak? Teraz będzie Dorota Gardias, do której cholewki smalić będzie za chwilę wychodzący gdzieś z tyłu z krzaków Rafał Maślak. Co robił w krzakach? Niech to zostanie jego tajemnicą. No wiadomo, to co Maślak.